No tutaj Stalina Państwo pamiętacie, jak nie tu w Polsce, to tam w Rosji, bo tu jest akurat nad Marszałkowską, to co jest dookoła nas, Polska A, no ale tak czy siak, to każdy z nas odczuł dominację, panowanie Stalina. Tutaj niemniej, proszę Państwa, w Polsce, jak jeszcze tę rotundę widzimy, tam pod hotelem Nowotel w centrum Warszawy, proszę Państwa, hotel Polonia, no to pamiętamy, proszę Państwa, co to znaczy, wiemy, co to jest dominacja. I w ramach tego, proszę Państwa, i charakteru, i temperamentu, i tych takich cech autorytarnych stołecznego miasta Warszawy, proszę Państwa, o co chodzi? Autorytaryzm to też dominacja. No, Warszawa chciała tutaj być najpiękniejsza, a jest szara. Chciała dominować, a jednak została tą główną żebraczką katolicką przed Unią Europejską, bo najwięcej wycyganiła, najwięcej cyganów, co jest najwięcej, proszę Państwa, na Błoniach, tam na Pradze Południe bardzo dużo teraz mieszka, w obrębie Uniwersamu pod Marysinkiem, jak się na Otwock jedzie na Mińsk Mazowiecki. Proszę Państwa, najwięcej wyżebrała, najwięcej wycyganiła u Unii Europejskiej. Właśnie Warszawa to te inne takie te miejscowości, miasta w Polsce jakoś tak honorowo nie chciały pobierać tych pieniędzy, a tutaj to tylko daj, są niewdzięczni, bo tutaj, proszę Państwa, takie chamstwo to chyba już jakie jest w Warszawie, to nigdzie indziej nie ma. I teraz, proszę Państwa, idąc dalej za tym systemem autorytarnym dominacji, proszę Państwa, to na przykład, no, ty jesteś babcią, ja jestem twoją wnuczką, ty jesteś moim dziadkiem, ja jestem twoim wnuczkiem. I na wnuczka okradanie, manipulowanie, wyciąganie pieniędzy, no bo po prostu skoro ty jesteś moją babcią, to ty mi daj i po prostu tobie niepotrzebne, a mi potrzebne. No. I teraz już to nie o to chodzi, że teraz babcią, ty wnuczkiem, tylko żeby te pieniądze dać. No. To też jest coś takiego, że babcia daje. Dlaczego? Że ci potrzebne, a mi niepotrzebne. Dlatego, proszę Państwa, ja nigdy nie promowałam czegoś takiego, żeby być babcią, żeby być dziadkiem, zresztą tutaj w Polsce, a czegoś takiego nie ma. Państwo zobaczą, taka dziadóweczka idzie katolicka i kopie taka, o też o miśka, głupio chytra. Najmądrzejsza, proszę Państwa, kamień kopie. To tutaj właśnie metro stołecznej Warszawy pokazało taką kobietę, która w lewym ręku piwo trzyma, a w prawym kamień jest zgięta do tyłu, przechylona i zarzuca się ten kamień, chce rzucić i w tym momencie zrobił ktoś fotkę. Tak to pięknie wygląda, proszę Państwa, taka głupawa z telefonem komórkowym, z jakimiś łańcuszkami, taka miśka, wiśka, głupio chytra, najmądrzejsza stołecznego miasta Warszawy. A propos, proszę Państwa, dziadka i babki, to tutaj rzeczywiście w Polsce no nie ma, krótko żyją, jakoś tak wykańczają się, wymęczają się, proszę Państwa. O tam, o ten teatr, Państwo widzą studio akurat, bo pierwszy był dramatyczny studio. Tam śpiewała Marta Dowosz, ta nasza moja koleżanka. Ona przecież zwariowała. 3 studia, malarskie, wokalne, aktorskie. Żona zwariowała, chodzi i się pyta, gdzie są wernisaże. No to przecież ja pokazuję tam na lotnisku, że słuchaj, tu jest Centrum Informacji Turystycznej. Oni ci po prostu wszystko powiedzą, gdzie są wernisaże. Chodzi zagubiona, obłąkana, gada do siebie. Raz wychodzę tutaj z tej galerii studia i tam przechodzę w kierunku środka i po prawej skręcam. Dlaczego? Dlatego, że idzie Marta Dowosz i do siebie gada. A tak dość głośno mówiła, ja mówię, Boże, wariatka, zwariowała. No, także proszę Państwa, ludzie są samotni. Dlaczego? Dlatego, że się też izolują, nie chcą tego zgiełku, tego wrzasku, tego namawiania, bo jest chamstwo. Ale nie każdy z tym chamstwem z stołecznego miasta Warszawy, proszę Państwa, to Olsztyna jedzie. Nie każdy z tym chamstwem umie sobie poradzić. To też ludzie się izolują, ludzie się odłączają i sobie własne życie, ona mieszka z matką. Dziecko jej tam zabrali, mąż mianowicie zabrał dziecko. I jej tam zresztą ten mąż niepotrzebny, no, ale o dziecku marzy, o dziecku myśli. Tak samo jak o Ameryce, tutaj Polacy katolicy, już wracają też do mszali, chodzą jej tacy papieski, rzymskołaciński, Matki Boskiej, Ostrobramskiej swojej. Widzimy, proszę Państwa, teatr dramatyczny. Tutaj z kolei cyganeczka wyżywała się, górniak. No przecież ona już tu śpiewała chyba ze 700 razy to metro. Także, proszę Państwa, tutaj były te syrenki, znikły. No jedna to chyba do Niemiec wywieziona. No takie tu w lecie szczególnie piękne scenografie odbywają się, mają miejsce.
że zapraszamy tutaj, proszę Państwa, nawet pochodzić dookoła tego Pałacu Kultury Stalina i Lenina, zwłaszcza, że niektórzy to robią, przecież Rysia Czubak, to ona tutaj w nocy chodzi dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina. To przecież można w łeb dostać, proszę Państwa, bo w ramach tego też typu autorytarnego dominacji głupio-chytrej, najmądrzejszej, to można dostać po prostu w łeb. Proszę Państwa, taka jest Warszawa. No już tam o gościnności to już nie mówmy, bo to nie, ale po prostu, proszę Państwa, można dostać w Warszawie. Warszawa da się lubić, tutaj się mogą, ciebie mogą okraść, tutaj ciebie mogą zagubić. Są porwania, proszę Państwa, są porwania. Ludzie giną bardzo często na tych murkach. Są w twarze pokazane ludzi, których rodzina już nigdy nie może znaleźć, nie może spotkać, bo do domu nie wracają. Tak jak dzisiaj mówimy w ramach, że niektórzy dla poświęceń, dla dobra sprawy, że poznają prawdę, na przykład pierwszy raz w życiu, no to jest szczególne. To wtedy idą, działają, proszę Państwa, tak jak Wałęsa uciekł z domu. No ale on coś poczuł. A misjonarki, misjonarze, nawet w ramach Kościoła katolickiego, proszę Państwa, to uznani byli, czy święta Faustyna, czy święty, proszę Państwa, Franciszek, za wariata, przez rodzinę, przez środowisko, w którym się wychował, mieszkał, był, żył, za wariata, no, a przecież to był święty, którego teraz wszyscy katolicy czczą, nie daj Boże, kto by coś źle powiedział, nie tak, przeciwko to by go zabili, nawet ci katolicy, którzy rzekomo w tego Boga wierzą. Także, proszę Państwa, tak czy siak, to są wszyscy słudzy szatana diabła, jako Adele szatana, Adele diabła, i wydaje im się, że oni dobre rzeczy czynią, ale ponieważ ta złość pozostała, ponieważ katolicy to w ogóle są niereformowalni, 2000 lat minęło, już XXI wiek mamy, proszę Państwa, pewne rzeczy jak weszły z pogaństwa, tak nie wyszły. No, także teatr, studio i w kierunku mamy tutaj Pałac Kultury Stalina i Lenina. To dobrze wszystko widać, proszę Państwa. To codziennie coś się dzieje, kongresy, wydarzenia. No wernisaży to tu jest mało. I właśnie powinna się wstydzić Warszawa ze względu na brak wernisaży, że tutaj tych wernisaży jest po prostu bardzo mało. Tutaj zawsze jakiś facet był pokazywany z brodą, proszę Państwa. Jakiś Marks itp. i tamte. Także, proszę Państwa, bardzo dużo gapiów jest pośród samych tych mieszkańców Warszawy, jakby nie widzieli, jakby nie słyszeli, nie obyci byli, jako te dzikie konie latają wszędzie, biegają, ale na przykład nie wiedzą, co po niektórzy. Co to jest na przykład Berlin? No nie wiedzą, co jest wernisaż. No. Także, proszę Państwa, w Debyligie widzieli, tak samo za granicą jadą i wracają, i w Debyligie widzieli. Także, proszę Państwa, zapraszamy tutaj być, żyć. I na tym dramatycznym zakończymy.